Wtorek wita nas piękną, wiosenną, słoneczną aurą. Na termometrach dzisiaj według prognoz nawet 16 stopni. Ale przypominamy, że w Polsce wciąż obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego i hasło "zostań w domu" pozostaje aktualne. Na ulicach miasta widać, że wielu mieszkańców wzięło sobie te słowa do serca i rzeczywiście pozostało w domach. A to jest szczególnie ważne w przypadku seniorów, w przypadku osób przewlekle chorych, o obniżonej odporności, dla których zagrożenie koronawirusem może być szczególnie niebezpieczne. Z myślą o tych osobach uruchomiono infolinię, na którą dzwoniąc można zgłosić swoje bieżące potrzeby, na przykład dostarczenia do domu zakupów. Wszystkie informacje, wszystkie numery telefonów znaleźć można w specjalnym serwisie Miasta Opola na stronie opole.pl. Zachęcamy do śledzenia, ale także do tego, aby angażować się w pomoc sąsiedzką. To znaczy, jeżeli mam możliwość i czas, aby iść do sklepu, aby pójść do apteki i zrealizować receptę, albo też wyprowadzić psa na spacer, dajmy o tym znać naszym sąsiadom, na przykład wieszając taki oto plakat, wpisując tutaj swoje imię i numer telefonu. Zasygnalizujmy naszym mieszkańcom, naszym sąsiadom, że jesteśmy otwarci na pomoc. Bądźmy razem, bądźmy solidarni w tym szczególnym czasie i pokażmy, że dobrze mieć sąsiada.